Zapraszam na pierwszą rozmowę z cyklu rozmów dotyczących historii Gdańska i pomorza, którą organizujemy wspólnie z Gdańskim Centrum Multimedialnym www.gdańsk.pl oraz Muzeum Gdańska. Naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Cezary Obracht-Prądzyński pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, z którym chciałem dzisiaj porozmawiać na temat historii tożsamości kaszubów. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje pierwsze pytanie jest takie bardzo zasadnicze, a mianowicie jeżeli mówimy o kaszubach, to w takim razie mówimy o grupie narodowościowej, czy może grupie etnicznej, a może grupie etno etnograficznej, bo też takie określenie można w literaturze spotkać. Wśród samych Kaszubów jest podział co do tego, jak byśmy się zdefiniowali. Są tacy, którzy podkreślają odrębność narodową. To jest oczywiście zdecydowana mniejszość w świetle badań czy w świetle spisu powszechnego, ale są takie osoby. Są takie osoby, które uważają siebie czy nas za społeczność etniczną, wspólnotę etniczną, kulturowo etniczną, czyli grupę etniczną, choć nie ma takiego pojęcia Prawnego. Ono funkcjonuje w literaturze naukowej czy w dyskursie publicznym, ale nie jest kategorią prawną. Niektórzy więc twierdzą, że jesteśmy mniejszością etniczną, no w sensie statystycznym na pewno tak, w skali nie tylko polskiej, ale i Pomorza. Natomiast w sensie faktycznym i prawnym mniej, Również raczej nie w sensie tożsamościowym, ponieważ socjologowie uważają, że jedną z bardzo ważnych wskazówek. Bycia mniejszością jest poczucie dyskryminacji, czy, czyli niższego statusu. Wśród kaszubów tego nie ma. Więc tożsamościowo powiedziałbym, że jesteśmy rozciągnięci w pełnym kontinuum od uznawania siebie za Polaków, takich jak wszyscy inni Polacy, tyle że urodzeni tu, przez takich, którzy uważają, że to, co nas wyróżnia, to no jest sfera obyczajów, czyli moglibyśmy wtedy użyć takiej kategorii grupy etnograficznej. Zdecydowana większość mówi o sobie, że jesteśmy grupą, która ma podwójną tożsamość. Znaczy pierwsza jest ta tożsamość narodowa polska. Natomiast bardzo ważnym elementem jest to, że jest również ta druga tożsamość grupowa, lokalna, wspólnotowa, czyli tożsamość kaszubska. Ale jak powiedziałem, są też tacy, którzy uważają, że nie jesteśmy tylko kaszubami, w tym są też tacy, którzy uważają, że jesteśmy odrębnym narodem. Więc sprawa jest bardzo złożona, największe Największą część w świetle badań i w świetle również spisów powszechnym, stanowią ci, którzy mają właśnie podwójną tożsamość. Jestem Kaszubą, jestem Polakiem, czy jestem Polakiem, jestem Kaszubą. By mówimy o społeczności, która liczy ponad 400 tysięcy osób. To jest drugie trudne pytanie. Zwykle zresztą tak jest, jak ktoś spotyka i pierwszy raz pyta, to pyta, kim są Kaszubi, ilu jest Kaszubów, gdzie mieszkają Kaszubi. więc to ilu mhm. jest oczywiście kwestią trudną, no bo do czego się odwołujemy? Do, do, do jakich danych? Możemy się odwoływać do danych ze spisu powszechnego. Ten, który był 10 lat temu, pokazywał, że to było 237 tysięcy osób, które zadeklarowały. Jest oczywiście pytanie, ile osób nie zadeklarowało, chociaż urodziło się i spełnia tak zwany syndrom, czyli na ma pochodzenie, genalogię, tu się wychowywało itd. W tym roku, czy w tym roku, Wyniki, które w tym roku czy w 2023 roku się okazały ze spisu 2021 roku pokazują, że ta liczba jest mniejsza, ale z kolei badania socjologiczne, do których się odwołujemy, Marka Latoszka czy później Mordawskiego mówią około 350 tysięcy tych, którzy deklarują, że plus określona liczba osób trudna do uchwycenia tych, którzy mówią, że nie są Kaszubami, choć spełniają te kryteria, które przywołałem. Taka ciekawostka w ostatnim spisie, y, nawet jest grupa y, kilku tysięcy osób, które deklarują, że mówią po kaszubsku, ale nie deklarują się jako kaszubi. Y, to jest ważna rzecz, żebyśmy zrozumieli, jak funkcjonuje etniczność w ogóle. Etniczność jest sytuacyjna. Zawsze jest ważne, kto pyta, kiedy pyta, o kogo pyta, w jaki sposób, w jakim celu pyta. Więc y, nigdy nie przyjmuję, nie, nie, nie przywiązuję do tego takich sztywnych ram, że jest tylu. A tylu możemy liczyć. Jest to społeczność licząca od 200 do 400 tysięcy, i w tych ramach możemy się poruszać. A teren, który zamieszkują Kaszubi na dzień dzisiejszy? To jest też oczywiście trudne pytanie. Myśmy nie tak dawno w ramach takiego projektu, który realizujemy w Instytucie Kaszubskim, którego jestem prezesem, nazywamy to etnotank.pl, zrobiliśmy taką analizę terytorialną intensywności kaszubskości. No bo o terenie możemy mówić w sensie historycznym, gdzie kiedyś mieszkali Kaszuby, to jest coś zupełnie innego w zależności jeszcze od wieku. Jakbyśmy się cofali, bo pierwotnie przecież nazwa Kasubia nie jest w ogóle lokowana na tym terenie, gdzie my teraz jesteśmy, tylko jest lokowana gdzieś na dzisiejszym Pomorzu Środkowym, okolica Białogardu, Karlina, na, tam nad, nad rzeką Parsentą, tam jest ta pradawna Kasubia. Zawsze było takie pytanie, czy wędrowała nazwa, czy wędrowali ludzie. Pewnie jedno i drugie, natomiast powiedzmy od XIX wieku jesteśmy w tym pasie, w tym rdzeniu gdzieś na południu od Chojnic po Półwysep Helski, na wschód, na zachód, ale jak daleko? No inaczej jest przed 1939, inaczej po 1945 roku, bo po 1945 roku mieliśmy do czynienia z tak zwaną migracją przygraniczną, czyli jak się przeszedł front, wojna się skończyła, nawet jeszcze się nie skończyła, to nasi już przekroczyli tą granicę, bo znali ten teren, mieli tam zresztą rodziny, byli pierwszymi osadnikami. I ja to czasami nazywam e, odwet na historii. Byliśmy z Pomorza Zachodniego wyrzucani i wróciliśmy na to Pomorze. Ja sam jestem tego przykładem, bo moja rodzina e, mieszka, moja rodzina wywędrowała i jest na e, tej części, na tak zwanej Płemersce, czyli na części Pomorza Zachodniego w ziemi bytowskiej. Bo Brzynia Bytowska i Lęborska po pierwszej wojnie światowej była częścią... Pozostała w niemiec. granicach Niemiec. Czyli też ten teren kaszubski został jakby rozdzielony. Na tak, wie, teren kaszubski część. w okresie międzywojennym właściwie został podzielony na trzy części. Główna tak. część pozostała w Rzeczpospolitej, województwo pomorskie, czy północne powiaty. Część jest po stronie niemieckiej, a część jest w granicach wolnego miasta Gdańska. Chciałbym oczywiście zapytać o elementy, które konstytuują odrębność, że tak powiem, Kaszubów, ale wiadomo, trzeba zacząć od języka. Tak, no, często używamy takiego powiedzenia, język to jest znanka na jej apartnosce. I teraz musi pan to przetłumaczyć. Czyli język jest y, oznaką y, naszej odrębności, mhm. apartny to inny, y, odrębny. Y, I rzeczywiście y, to, co jakby konstytuowało tożsamość, mhm. ale czy dzisiaj tak jest, to jest kwestia dyskusyjna. Mhm. To był język. Nadal jest, znowu odwołując się do spisu, ale też do innych rzeczy, jest kilkadziesiąt tysięcy osób, które deklarują posługiwanie się językiem w kontaktach domowych. Oczywiście jego funkcjonalność jest różna. Czasami mówimy, że to jest kod komunikacyjny, a czasami kod symboliczny. Zaczynamy, rozmawiamy, identyfikujemy się, ok, jesteśmy sobą. Przechodzimy na język większościowy, ale Język jest na pewno tą skarbnicą kultury. Jest też narzędziem transmisji kultury, narzędziem transmisji pamięci. Jest językiem żywym, to trzeba mocno podkreślić. Nie tylko historycznym, jest cały czas żywym, czyli jest na przykład narzędziem tworzenia y, literatury wszelakiej, jaką byśmy nie chcieli. Poezja, proza, literatura science fiction, komiksy to, to wszystko oczywiście cały czas żyje, scenariusze, Język, którym posługujemy się na scenie teatralnej, muzycznej. Czyli więc... To nie jest tylko język, który używamy w domu. Nie, nie, to nie jest język. To, jakby obiegi języka są bardzo różne. Jest oczywiście język domowy, jest język potoczny, ale jest język twórczości artystycznej, jest język wypowiedzi artystycznej, też język wypowiedzi intelektualnej, naukowej. Funkcjonuje, y, mamy doktoraty bronione w języku y, kaszubskim, więc on funkcjonuje również jako język. W sensu stricte nie, naukowy. A jeśli chodzi o stolicę Kaszub, bo tu spotkałem przynajmniej trzy... Tylko trzy. To no właśnie, ja tylko trzy znalazłem. <laughs> nie no, już Mariela Wolska na początku XX wieku y, pisała taki żartobliwy wierszyk, to jest dziennikarka z Lwowa rodem, że y, siedem miast toczy ze sobą walkę, które z nich jest y, stolicą y, Kaszub. Przywoływane Kartuzy nie były jeszcze miastem wtedy, bo przecież zostały miastem w 1923 roku. Ale oczywiście przywołuje się czasami w tym kontekście no, Kartuzy, które zresztą opatentowały sobie prawo do miana stolicy Kaszub. Natomiast Wejcherowo przywoływane w tym kontekście, które od razu dodajmy, jest nowym miastem. Po niemiecku nazywa się Neustadt, bo powstało w XVII wieku, więc cóż to jest przy miastach, które istniały kilka stuleci wcześniej. więc, Ale z racji tej, że jest tam kalwaria, to mówi się o duchowej stolicy Kaszub. Natomiast oczywiście nie ma w sensie administracyjnym niczego takiego. Gdybyśmy jednak spojrzeli, spojrzeli takiej perspektywy, gdzie koncentrują się kluczowe instytucje kaszubskie, gdzie koncentruje się to życie kaszubskie, to z całą pewnością, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ale też z wielu innych osób, tą, tą nazwę stołeczności Magdańsk. Po I kaszubsku Gduńsk, Gduńsk. dokładnie. Nie wszyscy w Gdańsku się oczywiście z tym zgadzają, bo uważają, że o, Kaszuby to gdzieś tam poza Gdańskiem. My wszakże traktujemy Gdańsk jako część Kaszub. Historycznie nie ulega to wątpliwości. I ja używam takiej formuły, że Gdańsk jest też. Jak ktoś mnie pyta, jakie jest miasto, to jest tak specyficzne, tak złożone miasto. Mogę powiedzieć, że to jest miasto też. Niemieckie, też polskie, też holenderskie, też szkockie, też żydowskie i z całą pewnością jest również, jest też miastem kaszubskim. A poza językiem, jakie jeszcze elementy by Pan wymienił, które konstytuują odrębność tej grupy ludności? To jako socjologowie w badaniach dość czytelnie układa się w pewien wzór się patrzyli z perspektywy tożsamości osób, to decyduje o tym właśnie język, czy generalnie kwestia kultury, język jako element kultury. I kultura na pewno tutaj jest bardzo ważnym elementem. Ona jest dzisiaj bardzo bogata, bo czasami ludzie sprowadzają to do takiego wymiaru folklorystycznego i oczywiście jest ta kultura sfolkloryzowana, i bardzo dobrze, że jest. Ona ciągle jest żywa, ale oprócz tego jest kultura właśnie artystyczna, jest popkultura. W różnych, i, i, I nie jest to bynajmniej ta sfolkloryzowana, tylko to jest coś zupełnie innego. I jest też kultura intelektualna. Więc dzisiaj kultura kaszubska jest bardzo zróżnicowana, więc mamy język i kulturę. Na pewno mamy pamięć. To jest to ten element konstytuujący grupę, pewna wspólnota pamięci. Rdzeniem tej pamięci na pewno jest doświadczenie wojny, ostatniej drugiej wojny światowej, ale też druga rzecz pospolita, odzyskanie niepodległości, wejście Polski pomorza do w tym Kaszub do Polski i podział Kaszubów i też to, co się działo w okresie PRL-u. Więc pamięć jest na pewno trzecim elementem. Na pewno ważnym elementem jest terytorium, czyli to coś, co określamy mianem tu, tu są Kaszuby, tu są Kaszuby. Gdzie one są? To jak mówiliśmy sobie, jest kwestia dyskusyjna, ale nie lega wątpliwości, że tu są Kaszuby. A na ile? Oczywiście dzisiaj to nie ma pewnie znaczenia, ale gdybyśmy się cofnęli do czasów już przedwojennych, no to hasło odrębność religijna, czy miało to jakieś znaczenie? W tym sensie, że, nie wiem, czy katolicy dominowali wśród Kaszubów? Tak, czy było to... Sprawa jest bardzo skomplikowana, bo to zależy, jaki przyłożymy, do jakiego okresu się cofniemy, jaki przyłożymy czasokres. XVI wiek dzieli Kaszubów, tak jak inne społeczności na Pomorzu, wyznaniowo. I mamy... Zarówno protestantów, jak i katolików. Przy czym wśród protestantów nie tylko ewangelicy, ale na przykład w dużej mierze szlachta na Kaszubach była kalwińska. Więc y, potem następuje proces oczywiście y, wypierania kaszubskości, polskości z kościoła ewangelicko-luterańskiego, ale niewiele osób wie o tym, że. Jeszcze pod koniec XIX wieku, ostatnie miejsce to były Główczyce pod Słupskiem, to w ziemi słupskiej najdłużej e, przetrwało, były odprawiane pod koniec XIX wieku nabożeństwa po polsku czy w staropolszczyźnie dla miejscowych Kaszubów Ewangelików. Najdłużej ta enklawa przetrwała w okolicach jeziora Łebsko. Jeśli ktoś jedzie e, w okolice Łeby turystycznie i zajeżdża do skansenu w Klukach, to jest tak zwany skansen słowiński. Słowińcy, no, Słowincen, to była ta część luterańskich, ewangelickich y, Kaszubów. Ale też niewiele osób wie, że nabożeństwa po polsku dla ewangelików w Gdańsku odbywały się do połowy XIX wieku. Więc to, y, na y, Pomorzu, w tej części, wschodniej części Pomorza, czyli wschodnie powiaty Pomorza Zachodniego, tej prowincji Pomern, Dawnego Księstwa Pomorskiego i w Prusach Królewskich czy w Prusach Zachodnich. Ta sytuacja wyznaniowa była dosyć skomplikowana. W dodatku, znowu tego nie ma zupełnie w świadomości Polaków, że dopiero po wojnach napoleońskich król Pruski narzucił Unię Kościołom Protestanckim i doprowadził w Prusach do zjednoczenia Kalwinów i Ewangelików. Wcześniej to były odrębne, i na przykład Sytuacja kalwinów podobnie jak mennonitów czy katolików w Gdańsku zdominowany przez ewangelików luterańskich była bardzo trudną sytuacją w sensie na przykład możliwości uzyskiwania praw obywatelskich więc to jest bardziej złożone natomiast oczywiście w dwudziestoleciu międzywojennym dominowało już zdecydowanie wyznanie katolickie wśród y, Kaszubów, co nie oznacza, że wszyscy byli katolika. Okej, okay, czy, że tak powiem, przynależność do świata protestanckiego nie, nie uprawdopodobnia to, że, że, że będą to, to ci mieszkańcy, którzy raczej gdzieś zaakceptują swoją niemiecką, na przykład, nie wiem, tożsamość. Czy zaakceptują, momencie, czy zostaną do niej nie, y, y, zmuszeni. zmuszeni. To zmuszeni. jest, y, zwłaszcza wiek XVIII, y, to było związane z procesem modernizacji, i pierwsza połowa XIX wieku to był czas bardzo gwałtownej germanizacji. Kościół ewangelicko-luterański stał się narzędziem w ręku państwa pruskiego, wymuszającym asymilację tych społeczności kaszubskich, które przez Niemców były uznawane za gorsze, słabsze, prymitywne, właśnie mające poddać się procesowi cywilizacyjnemu, co było równoznaczne z procesem nacjonalizacji. Gdzieś wyczytałem, że słowo kaszubę, tak, było traktowane przez Niemców jako takie trochę pogardliwe sformułowanie, tak, tak. Chociaż my Polacy zapominamy o tym, że słowo polakę też było przez Niemców używane w taki sam pogardliwy sposób, tak. także tu wielkiej. To jest źródło tak zwanego kompleksu kaszubskiego, jeśli przez... bo jeszcze musimy powiedzieć, tak, stosunki na Pomorzu. Zwłaszcza na tej części zachodniej, czyli w Dawnym Księstwie i potem w prowincji Pomer, ale także w naszej części Pomorza, to były stosunki nierównościowe, szczególnie w XIX wieku, no, a to jest kluczowa rzecz, co się dzieje. No, wchodzimy w proces wielkiej, głębokiej reformy państwa polskiego, o czym w Polsce w ogóle nic nie wiem. Lenin to nazywał pruską drogą do kapitalizmu, ale co ona tak naprawdę znaczy? Dzisiaj przeżywamy dyskusję o ludowej historii Polski. No to od razu powiem, że w tych opowieściach o ludowej historii polskiej nas nie ma w ogóle. Potwierdzam, czytałem. Przeglądamy, analizujemy to. No, tak. Bo gdybyśmy tam byli uwzględniani, to pewne tezy należałoby bardzo mocno zweryfikować. U nas uwłaszczenie jest o dwa pokolenia wcześniej i odbywa się zupełnie inaczej. To jest początek XIX wieku po wojnach napoleońskich i jego skutki są zupełnie inne. Ale klasycznej pańszczyzny to chyba w ogóle nie było na tym terenie. Bardzo Była, nie... ale nie w takim no kształcie. Właśnie. Było no. Dużo więcej było oczęszowania, mhm. dużo więcej było y, na przykład własności miejskiej. oczynszowanie jest... polega na tym, że nie świadcze pracy na tylko rzecz płacę. pana, tylko płacą. Kwestia funkcjonowania w gospodarce mhm. pieniężnej, to, to było znane dużo wcześniej. To też było związane oczywiście z rolą Gdańska. I takim procesem zastępowania przez relacji między właścicielem, czyli panem, a wykonawcami, czy chłopem. Zastępowania tej relacji nie pańszczyzną, tylko po prostu obrotem finansowym. Ale jak już mówimy o tych stosunkach, nazwijmy to społecznych, w tamtym czasie, no właśnie, czy. czy... Czy pojęcie Kaszub należy utożsamiać tylko i wyłącznie z ludnością nie wiem, wiejską, ewentualnie miejską, czy o szlachcie tamtejszej też możemy mówić, że to są Kaszubi? No, ja mogę o sobie powiedzieć, bo czasami jest pytanie, dlaczego skąd to nazwisko. To oczywiście struktura społeczna społeczności w ogóle w Prusach Królewskich, czyli potem w Prusach Zachodnich, czy na Pomorzu Nadwiślańskim, bo to, to tak moglibyśmy to nazywać, ona była bardzo złożona i była inną niż ta, która nawet była w Wielkopolsce, a już zupełnie inną niż w Królestwie Polskim, czy w Galicji. Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze były miasta, i to bardzo dużo zmienia. I to były miasta, no, bogate. miasta bogate, znaczące i tak dalej. To były miasta, do których się szło po awans społeczny. Więc w związku z tym to były miejsca, które zasysały tych, którzy chcieli zrobić karierę, albo w ogóle chcieli zdobyć jakąkolwiek pracę. Ja przyznam się, że mam taką, takie wspomnienie z pewnej wystawy w, na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prezentowane były mapy z kolekcji, y, z kolekcji y, pewnego pana, który był właścicielem browaru Bitburger, niestety nazwisko, niewodniczańskiego, pana niewodniczańskiego. I to były mapy miast z XVII wieku. I teraz o co chodzi? Jak się patrzyło na mapę miasta Krakowa, Warszawy i wszystkich innych miast że tak powiem, na pół, południe od Pomorza, to wszystko to były miasta, które dysponowały umocnieniami e, e, średniowiecznymi, a nowoczesne holenderskie rozwiązania architektoniczne Torun Gdańsk, Bo no to pokazuje, jaka to była przepaść między. Torun, Gdańsk, Elbląg, właściwie te trzy główne, ale oczywiście też mniejsze miasta Grudziąc, Tczew. No, dość powiedzieć, że na początku XVII wieku Gdańsk to było kilka następnych miast razem wziętych w Polsce. Więc to jakby dysproporcja ogromna, ale też jest ważne, że były to podmioty gospodarcze. To znaczy miasta po prostu miały swoją własność ziemską. To, to różniło Prusy Królewskie od innych części. Pora no, wynegocjowano to z polską szlachtą, prawda? Że można to było tak, mieć. Nie no, często ci mieszczanie, czy ci mieszkający yy, chłopi, wielcy właściciele yy, wielkich gospodarstw, bogatych na żuławach, to oni byli bogaci niż, yy, nie byli bogatsi niż niejeden szlachcic tu na Pomorzu. czy tam. To co różniło się na tę strukturę, nie było tu magnaterii. Więc te rody ziemiańskie były, czy szlacheckie były tutaj w mniejszej skali. Natomiast była oczywiście duża grupa drobnej szlachty, z której ja się również wywodzę. To, co różniło tę grupę w stosunku do chłopów, to wcale nie status materialny, majątkowy, bo, bo często nie była bogatsza od tych burów. Natomiast... Proszę, y, proszę wyjaśnić słowo bo zupełnie co innego znaczy niż... Pod... Od gebauer, czyli no od właściciel. Tak. Na Pomorzu mówiono gbór to mur. Czyli to była kość pacierzowa społeczności. Czyli średnio zamożny właściciel ziemski, to zwłaszcza po reformach pruskich, po reformach uwłaszczeniowych, zbudowano, bo tak te reformy były zamierzone, że zbudowano silną grupę tych, którzy byli w stanie funkcjonować rynkowo, czyli wejść w obrót rynkowy. To było nowoczesne, kapitalistyczne rolnictwo. Oczywiście ono się nim stało nie w roku, tylko to trwało dwa, trzy pokolenia. Natomiast to, co różniło status tej drobnej szlachty, tak zwanych kaszubskich panków, ale nie od tego panka, że z piropuszem chodził, tylko to był stosunek do ziemi. Oni byli właścicielami ziemskimi. To, to była, Ziemia była ich własnością, nie właśnie tak jak chłopi, którzy to była własność podzielona, bo był właściciel folwarku, czyli, a oni tylko użytkowali. Więc na przykład jak były reformy własnościowe, to we wsiach takich chłopskich trzeba było najpierw oddzielić folwark od ziemi chłopskiej i podzielić ziem chłop, ziemię chłopską między chłopów, tylko gburów, czyli tylko te gospodarstwa tak zwane sprzężajne, czyli tylko wśród najbogatszych. To była reforma bardzo okrutna społecznie. To znaczy gospodarstwo, które dysponuje z akręgiem. I to była reforma okrutna społecznie. Tam się nikt nie, nie cackał. A wśród szlachty już tego nie było, tej drobnej szlachty, bo ona tę ziemię posiadała. I jeszcze jedna ważna rzecz. Bardzo dużą część ziemi na tym terenie to była ziemia państwowa, w sensie królewska. Bo król pruski, jak był zabór pruski, przejął ziemię dawnej królewszczyzny, ale też potem przejął ziemię zakonów. Klasztory były wielkimi właścicielami ziemskimi, no przecież to była główna motywacja kasacji zakonów, żeby przejąć jej ziemię. W 1808 roku doprowadzono do podziału tych państwowych ziem królewskich i to była reforma, jak dzisiaj czasami góry narzekają, że na roli ciężko i tak dalej, to wtedy... Przychodził komisarz królewski i mówił: albo przejmujesz tę ziemię i będziesz spłacał podatek przez 56 lat i jeden miesiąc, albo za dwa tygodnie cię tutaj nie ma. Ale ja zauważam, że opłata była na tyle umiarkowana, że każdy gbur prawie sobie poradził z tym. Rzecz polega na tym, że z tymi reformami lepiej sobie poradzili gburzy niż ziemianie. Bo ziemianie do tej pory bazowali na tym, co im kto przyniósł albo co im odpracował. A teraz nagle musisz prowadzić to gospodarstwo sam musieliśmy mieć do tego środki produkcji i tak dalej. To nie było łatwe, a zwłaszcza, że działo się to po wojnach napoleońskich. E, najgorszym pojęciem właśnie po wojnach napoleońskich na wsi, wśród ziemian, to była subchasta. Mówiąc krótko, bankructwo i rozparcelowanie majątku. Ktoś nie dał rady gospodarować, brano kredyty z Towarzystwa Ziemskiego i, i go nie spłacano. Jak dzisiaj czasami pytam, ilu zbankrutowało na wsiach? No właśnie. Nie? Nikt. Razem sobie świetnie. No dobrze, ale jesteśmy w początku XIX wieku. Mówi Pan o tej presji na, na, na germanizację, dokonywaną nie tylko przez administrację rządową, ale także i tu Kościół protestancki ma coś do odegrania. Szkoła również, armia również. K co zdecydowało o tym, że jednak mamy tą ogromną rzeszę ludzi, którzy, no, jakby to powiedzieć, nie sięgają po ten owoc nisko wiszący i, decy i nie decydują się być Niemcami. Tylko zachowana zostaje też słabość. Czy są to jakieś wybitne jednostki może, które odegrały odpowiednią rolę? Czy mówimy jednak o czymś większym niż to, że Florian Cejnowa lub paru innych, że tak powiem, aktywistów... No, sprawa stała jest się fenomenem społecznym, bo przecież Europa i nasze bliższe, dalsze otoczenie jest właściwie cmentarzyskiem ludów. To wcale nie musiało tak być, że przetrwaliśmy. Zwłaszcza, że byliśmy społecznością gdzieś tam na pograniczu, na peryferiach, ale w bardzo newralgicznym punkcie. Abyśmy popatrzyli na mapę, żeby, żebyśmy dobrze zrozumieli, w, jak, w jakim kontekście sytuowali się Kaszubi. Głównym interesem geopolitycznym, takim geostrategicznym, niemieckim, prusko-niemieckim, to była łączność dwóch stolic. Berlin-Królewiec. A głównym interesem geopolitycznym, geostrategicznym Polski, Polaków, było odzyskać niepodległość do morza. Bo nikt nie wyobrażał sobie, że może być państwo bez dostępu do morza. Na skrzyżowaniu tych dwóch Sprzecznych interesów, siedzą sobie e, kaszubi. Gdybyśmy byli gdzieś na błotach poleskich, to może jakiś etnograf by przyjechał, opisał. Może i... inaczej Serbo Użyczanie mieli lepiej, bo troszeczkę z boku się. Byli z basował. boku. A my, a my siedzieliśmy tu, tu, gdzie historia w XX wieku potrafiła oszaleć, i dyskusja na temat tego, kim są Kaszubi, była dyskusją bardzo trudną. Niby mówią jakimś językiem, ale w XIX wieku była taka teoria, jaki język, taki naród. W związku z tym. Niemcy mówili tak: Kaszubi nie mówią językiem polskim, mówią swoim językiem, czyli nie są Polakami, czyli Polacy nie mają prawa do tej ziemi. W polskiej nauce było: Kaszubi mówią dialektem polskim, czyli mówią po polsku, czyli są Polakami, czyli mamy prawo do tej ziemi. Samych Kaszubów nikt o zdanie nie pytał. I wydawałoby się, że koncepcja naukowego rozstrzygnięcia, którą podjął Stefan Ramut, Wydając słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, powinna zostać przyjęta, zwłaszcza że został wydany tenże słownik przez Akademię Umiejętności w Krakowie. Ale nagle okazało się, że kwestia naukowa jest bardzo ważną kwestią polityczną. I my właściwie w tym kontekście politycznym funkcjonowaliśmy. Pytanie o to, kim są kaszubi, to było pytanie, na które musieli sobie odpowiedzieć nie tylko liderzy polscy, polityczni i, czy niemieccy, ale sami kaszubi. I nie, ten proces oczywiście był drugi, długim rozbiegiem. Zaczął się od y, cejnowej. Trzeba go widzieć w szerszym kontekście w ogóle obudzenia tego, tej wiosny ludów, która się dzieje w naszej części Europy, gdzie ścieżki toczyły się bardzo różnie. Od, od y, Estonii po Chorwację. Wszystko, to, to było wielkie poruszenie. I ono trwało właściwie przez cały XIX wiek. Te paroksyzmy pierwszej wojny światowej i dwudziestolecie wojny. W jakiejś mierze ten proces nie zakończył się do dzisiaj. Bo przecież cały czas widzimy, że ta mapa etniczna nie jest ustabilizowana, domknięta, proces się y, zakończył. No nie, również w Polsce widzimy to nie tylko Kaszuby, ale to jest również Śląsk, gdzie przecież takie procesy y, dzieją się. I w naszej obważanku, że tak powiem, też byśmy to zauważyli. Rzecz polega na tym, że zwykle sprowadzamy to do tych postaci, Florian Cejnowa, Hieronimia Rożderdowski czy też krąg młodo-kaszubów, ale faktem jest, że to była wznosząca fala, że ta elita, czy ta grupa przywódców, jakbyśmy to używając dawnego języka duchowych, przywódców tej społeczności, ona stawała się z czasem szersza w bardzo niesprzyjających warunkach. Przecież mniej więcej na początku XX wieku nikt nie wiedział, że Polska odzyska niepodległość i, i, i to, to nie wiedzieliśmy. A kluczową dekadą, z perspektywy tego, co się stało na Kaszubach, była dekada między 1904 a 1914 rokiem. Wtedy wydarzyły się najważniejsze rzeczy, na których my bazujemy do dzisiaj. No to zaczynając, drużba, dodatek do Gazety Gdańskiej wydawany przez Aleksandra Majkowskiego. 1906 rok, skansen we Wdzydzach. 1907 rok, to klub kaszubologów w Pelplinie w seminarium Jan Karnowski. 1908 rok. Gazeta dla spraw kaszubskich Gryf Aleksander Majkowski. 1912 rok tu w Gdańsku zostaje założone Towarzystwo Młodo-Kaszubów. 1913 rok Muzeum Pomorsko-Kaszubskie w Sopocie i towarzystwo tego. Więc mamy mnóstwo rzeczy. To jest cały wysyp, mhm. który oczywiście zostaje zakończony wraz z wybuchem I wojny światowej, ale pewna masa krytyczna została przekroczona. Ja muszę tak dopytać jeszcze o jedno nazwisko, które nie, tu nie padło, a ono niejako pośrednio stało, wydaje mi się, staje, staje się trochę bardziej popularne ze tak. względu na film, yy, film A jeśli mi chodzi o, o y, Antoniego, Al, Antoniego Abraham. Abrahama, dokładnie, czyli tego niepisanego króla kaszubskiego. Co to była za postać? W ogóle powiedzmy sobie tak, jak była postać znacząca wśród Kaszubów, to używano takiego stereotypowego pojęcia król to taki kaszebski król. Bardzo sympatyczny. To właśnie nawet w okresie PRL-u to tutaj podejrzewano nas o różne monarchistyczne zapędy, a to na Śląsku polskim to był wielki Polak. Ale to nie było efektem jakiegoś jakiejś wolnej elekcji, tylko po nie, prostu... Nie, nie. To kwestia wypracowania sobie pewnego no, autorytetu. No. Czyli takie osoby, które były znaczące, wyróżniały się, wyróżniały się na przykład odwagą cywilną. I Antonia Abraham był taką postać. On się nie wyróżniał y, majętnością, wręcz przeciwnie, natomiast wyróżniał się y, pewną odwagą cywilną, y, głośnym występowaniem. Chłop był postawny, głos miał donośny, ale przede wszystkim nie bał się zabierać y, głosu w ważnych sprawach dla tej y, społeczności. I to zostało docenione świadczy o tym wiele rzeczy upamiętnień związanych z Antoniem Abrahamem, oczywiście największy pomnik jego na Placu Kaszubskim w Gdyni, potężny, ale takich miejsc jest więcej, czy jest tak zwana Srebrna Tabakiera Abrahama, Zażywanie tabaki jest oczywiście jednym z elementów i Antoni Abraham był znany z tego zażywania. Oddział Rzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdyni przyznaje od wielu lat takie wyróżnienie. srebna tabakiera Abrahama to jest bardzo też prestiżowe. Takim osobom, które zasłużyły się dla społeczności kaszubskiej. Więc Abraham oczywiście to jest też postać, która obrosła wieloma mitami, opowieściami. Głównie... W tym kluczowym okresie 1919-1920, czyli traktat wersalski, wyprawa Kaszubów do Wersalu, no i oczywiście zmitologizowana, opowiadana Znowu powiedzmy, nie tylko z Kaszu jechano do tego Wersalu, i tych mitów jest dużo, dużo. Ale serwo więc... też tam pojechali, niczego nie uzyskali. To prawda, ale ze Śląska, ze Śląska Cieszyńskiego wyjeżdżały takie grupy. Natomiast stąd też wyjechała część, delegacja, w jakim ona była składzie. Abraham był najbardziej. Że tak powiem, barwną postacią i przypisywano mu różne takie rzeczy, że jak tam jeden z polityków francuskich czy brytyjskich miał wątpliwości, to opowiadano, że Abraham wziął lagą, czy krekwią walną o, o stópiec, niby ze tam Numbi dalej to jest Polsko i my musimy iść do Polski. No więc ten, ten, wizualnie to oczywiście było bardzo. Pięknie, zwłaszcza, że potem, faktycznie, w momencie, kiedy wkracza wojsko polskie, Abraham nie jest postacią anonimową. On się pojawia w różnych miejscach i w związku z tym no, taką symboliczną. Co nie zmienia postaci rzeczy, że kiedy już pomoże Kaszuby wróciły do Polski, to był bardzo rozczarowany tym, jak to wyglądało. No, ale tu już ten wątek też i na Śląsku się pojawił, ale pozwoli pan, że jednak dla mnie jest pewną, może i zagadką. Mianowicie to, dlaczego właśnie. Pojawiło się paru znamienitych działaczy, którzy uznali, że jest taki moment, że, że nie chcą być częścią bogatych Niemiec, tylko chcą się przyłączyć do tej wielkiej niewiadomej, która się nazywa być może odrodzona Rzeczpospolita. Skąd ten wybór? No właśnie, gdybyśmy spojrzeli tak z perspektywy indywidualnego interesu młodych ludzi, którzy tutaj na tych kresach, gdzieś na tym obszarze peryferyjnym, z tych małych społeczności, Wędrują w świat, w których inwestują w wykształcenie, bo powiedzmy sobie, gimnazja pruskie, bardzo dobre gimnazja, ale trzeba było za nie płacić, tak samo za studia. To była kosztowna zabawa, ale górów na to było stać. A co więcej. W tej społeczności od 1848 roku, po Wiośnie ludów, to był trwałe osiągnięcie tu na Pomorzu, wzorem Wielkopolski było Towarzystwo Pomocy Naukowej dla młodzieży Prus Zachodnich, czyli nie tylko na Kaszubach, całe Prusy Zachodnie, z, z siedzibą w Chełmnie, z czasem od lat 70. również to było dla dziewcząt, ale głównie to było skierowane dla tych młodych, którzy szli uczyć się w gimnazjach, zwłaszcza na studiach. I to było towarzystwo, które miało Fundusz stypendialny z tego przysłowiowego wdowiego grosza, bo to były niewielkie wpłaty ludzi z całego regionu niewielkie bądź wielkie. I to był trwały fundusz, który pozwalał. On, dzięki temu funduszowi, wykształciliśmy polską inteligencję, również kaszubską inteligencję. Ale w tym funduszu, kiedy dostawałeś stypendium na wyjazd na różnego rodzaju studia, była jedna zasada: musiałeś raz w semestrze napisać pracę po polsku. Musiałeś napisać, wysłać ją. One są zgromadzone, są w archiwum w Toruniu leżą, możemy przeczytać. I nie była to sprawa prosta. Ktoś studiował prawo, oczywiście prawo cywilne, takie śmakie i inne. Ale w Berlinie. E, w, w, więc studiowano często. To, to prawo trzeba było studiować na uniwersytetach pruskich, żeby na przykład zostać adwokatem w państwie pruskim. Ale jak używać języka polskiego? Terminologia jest łacińska albo niemiecka, więc to trzeba było wyćwiczyć w sobie umiejętność pisania. Ale to był taki wymóg, że masz stawać się świadomym inteligentem polskim. I bardzo te osoby, o których mówimy, Jan Karnowski, Aleksander Majkowski, oni wszyscy przeszli przez gimnazja pruskie i uczelnie, uniwersytety, bardzo dobre uniwersytety. Dzięki wsparciu towarzystwa pomocy bądź innym innych osób, które wspierały ich kształcenie. I gdybyśmy spojrzeli na to z perspektywy młodego człowieka, Inteligentnego, zdolnego, to przed nim państwo prusko-niemieckie pod koniec XIX i na początku XX wieku stawiało niezmierzone pole różnego rodzaju dróg awansu społecznego. I nie uświadamiamy sobie, czym było to państwo. To było najpotężniejsze państwo w Europie, w niezwykle gwałtownym procesie modernizacji, rozwoju. Powie więcej, bycie Beamte oznaczało absolutny luksus finansowy. No, mogłeś być nie Przez... tylko nauczycielem, urzędnikiem, ale no. mogłeś robić karierę w biznesie, w armii, na uniwersytetach, w sztuce. Przecież musimy wiedzieć, że stolice artystyczne ówczesnej Europy to było Monachium i Berlin. I moglibyśmy mnożyć i mnożyć. A jednak. Dokonywali zupełnie innego wyboru, który ograniczał im drogę awansu właściwie do trzech opcji. Ksiądz, ale pamiętajmy, że w państwie pruskim, żeby być księdzem, musiałaś mieć maturę. Musiałaś być dobrze porządna matura i wtedy seminarium duchowne. Kończyłeś księża na Pomorzu byli bardzo dobrze wykształceni. To nie jest zabór rosyjski. Po drugie, mogłeś być adwokatem, czyli bo jak urzędnikiem, to Niemcem, ale adwokatura to nie było tak, jak dzisiaj. To raczej było. Na przykład po skończeniu studiów rok darmowej darmowej praktyki, a musiałeś się dobrze ubrać. To było bardzo kosztowne. Albo być lekarzem. To były trzy ścieżki, które ta inteligencja polska na kaszubach i szerzej na Pomorzu miała, mogła wybrać. Ale stawali się jednocześnie liderami swojej społeczności, prawda? Bo to takie prestiżowe dość zawody były. Ale dlaczego się zdecydowali? Yy, no, to był właśnie proces. Yy, Powiedzmy, tworzenia się polskiego ruchu narodowego. I to zaczyna się od wiosny ludów, ale zwłaszcza lata 70. zmieniają tutaj bardzo wiele. To jest wpływ wielkopolski, ale to jest jednocześnie wpływ prądów modernizacyjnych, czyli na przykład, co jest rdzeniem tych polskiego ruchu narodowego w tym czasie. Różnego rodzaju organizacje spółdzielcze. I tak było w okresie międzywojennym również. Współdzielczość, czyli proces samoorganizacji się. Obojętnie, czy weźmiemy spółki kupieckie, spółki bankowe, weźmiemy e, towarzystwa parcelacyjne, melioracyjne, mleczarskie, serowarskie, to są wszystko spółki, które wymagały zaangażowania osób o odpowiednim kapitale, znajomości nie tylko finansowym, bo raczej to było spółkowe, czyli składaliśmy się często w drobnych kwotach, albo przywoziliśmy z emigracji sezonowej, jeździliśmy do pracy na tak zwane saksy. Wszyscy znamy to pojęcie, a to jest właśnie z Dolnej Saksonii. Wyjeżdżamy do pracy na roli w Dolnej Saksonii. Jeszcze u nas czasami używała się nazwy na Hanowry. No właśnie, w okolice Braunschweigu i Hanoweru. To był pieniądz, który tutaj wracał, był pieniądzem inwestycyjnym. Ale też kapitał ludzki, kompetencje, umiejętności, trzeba było to zbudować. I e, ten ruch... To są dziesiątki, setki osób. A Czy końcówka lat 90., przepraszam, czy końcówka XIX wieku to nie jest jeszcze wzmożenie jakiegoś nacisku germanizacyjnego? Tak, no bo ja to bardzo się Bardzo silny, to jest bardzo ostra konkurencja. I kiedy dyskutujemy dzisiaj w Polsce o tym, jak, do jakich tradycji odwołujemy się, kiedy mówimy o edukacji obywatelskiej, o edukacji historycznej, to często mówię: to nie jest tak, że jesteśmy skazani na kultywowanie klęsk, na y, pozostawanie wyłącznie w duchu y, tradycji powstańczej, ale w określony sposób y, opisywanej y, gloria victis i tak dalej. Nie jesteśmy na to skazani. To jest kwestia naszego wyboru. To oznacza, że możemy dokonywać też innego wyboru. Bo często używamy takiego argumentu historycznego, no tak jest nasz stosunek do państwa i w ogóle to nasze państwo jest tak urządzone, no bo historia nas skazała. I wtedy zawsze mówię, że nie. Odwołajmy się do tego wielkopolsko-pomorskiego czy pomorsko-wielkopolskiego modelu samoorganizacji, gdzie w warunkach bardzo ostrej konkurencji, w warunkach, w których mieliśmy do czynienia rywalizację z instytucją państwa, który, mającego nieprzebrane zasoby, z gigantycznym modelem, molochem gospodarczym, jakim były ówczesne Niemcy pod koniec XIX na początku XX wieku i teraz my stajemy w konkurencji i my tej konkurencji nie przegrywamy, w niektórych aspektach ją wygrywamy. To oznacza, że nie jest tak, że nie potrafimy zbudować długotrwałych rozwiązań systemowych. Potrafiliśmy z pokolenia na pokolenie budować rozwiązania systemowe, organizacje, zbudować pewien etos. Taki etos, który Stefan Kieniewicz nazwał kiedyś trzeźwi romantycy. Na koniec zrobiono powstanie Wielkopolskie. Jedyne, Prawdziwie wygrane powstanie, oczywiście w pewnych limitach, w granicach, ale zawsze do niego się przygotowywaliśmy, nie pomijając całej tej pracy, którą nazywamy pracą organiczną, stereotypowo rozumianą, a w gruncie rzeczy chodziło o to, żeby dokonać podniesienia cywilizacyjnego, ekonomicznego, zbudować elity, zbudować pełną strukturę społeczną, mieć struktury, mieć kapitały. I to potrafiliśmy przez kilka dziesięcioleci zrobić. Bratkowski nazwał to najdłuższą wojną nowoczesnej Europy i każde słowo jest tu ważne. Również nowoczesnej Europy. I to jest kwestia tego, dzisiaj, czy my dokonujemy wyboru takiej orientacji, takiej opowieści, czy raczej innej. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy wybierali tę opowieść, która jest patriotyczna, która jest bohaterska, ale która jest również opowieścią o codziennej praktyce i pewnym etosie nieustannego zaangażowania obywatelskiego. Problem w tym, że w Polsce bardzo często ten. Idea budowy solidnego, stabilnego społeczeństwa mieszkańskiego no, u wielu ludzi nie jest popularna, a przecież to takie społeczeństwo dają ludziom Ale to jest pytanie o politykę życiu. państwową, na przykład politykę edukacyjną. Jak my sami siebie sobie opowiadamy? Jakie wątki, jakie wartości, jakie tosy z tej opowieści wybieramy? Czy na przykład wybieramy opowieść konkurencyjną czy wojenną? Bo rywalizacja na tym terenie była bardzo trudna, ale nie była rywalizacją wojenną. Kiedy trzeba było podjąć walkę, to oczywiście ona została podjęta, ale cały czas w granicach na przykład, czy podejmujemy opowieść o legalistycznych rzeczach, czy alegalistycznych, czy konspiracja ma jaki charakter, taki czy inny. I tak przechodząc właśnie do tego efektu wizyty kaszubskich działaczy na konferencji w Wersalu, podjęto decyzję, że pomoże w tej części wokół Gdańska, prawda? zwanej przez Niemców korytarzem, ma trafić do państwa polskiego. Ale chyba pierwsze doświadczenie z tym państwem Kaszubów nie było zaudane. Czego efektem była komisja 1920 roku, prawda, sejmowa, gdzie zebrano pewne opowieści, jak się zachowywali żołnierze Halera? My dzisiaj pamiętamy ten akt zaślubin, prawda, chyba z Pucka, dobrze? Tak, tak. Ale, ale tej opowieści, co jego żołnierze wyprawiali tutaj, to mi trochę przypomina opowieść o tym, co jego żołnierze wyprawiali na terenie y, województwa lwowskiego. Rok wcześniej. No właśnie, to jest y, taka y, w sumie trudna, ale jednocześnie y, ważna opowieść, bo kiedy y, w 1945 roku wchodziło państwo polskie na, na Mazury, na Warmię czy na Opolszczyznę y, i tam y, ta społeczność y, pogranicza doznawała szoku, to my już byliśmy przećwiczeni. Nas już niewiele tu zaskakiwało, bo przeżyliśmy to w 20 roku, i z jednej strony, oczywiście, to dopominanie się, oczekiwanie na całym Pomorzu to nie jest tylko Kaszuby to jest całe Pomorze od, od Torunia w górę i rzeczywiście wojsko polskie było witane naprawdę uroczyście, spontanicznie, oddolnie. Ja to znam, z pierwszej ręki w tym sensie, że opowiadała mi to moja babcia, która jako kilkunastoletnia dziewczynka pod Czerskiem w Łęgu budowali, bo tam przechodził ten y, wojska, przechodzi, budowali bramy i przeżywali. To jest styczeń i luty 1920 roku. Ledwie trzy i pół miesiąca później zostaje na wyraźne żądanie parlamentarzystów z Pomorza Zostaje wysłana na Pomorze Komisja Pomorska dla zbadania spraw na Pomorzu. I ten raport tej komisji, bez załączników, został publikowany dopiero w latach 80. Przy, w okresie PRL-u. Przy niechęci ze strony y, cenzury, wydało to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, choć przecież niby y, PRL nie miałby nic przeciwko temu, żeby pokazać, y, że w II Rzeczpospolitej nie wszystko było piękne. A jednak tutaj. Bo, dlatego, że ten dokument jest bardzo gorzki i on pokazuje, to, to nie jest tylko kwestia wojska i nie tylko w tym momencie, bo i jeszcze później, dwa lata później w prasie pomorskiej pisano, że wojsko wzięło pomorze w arendę. Czyli kiedyś było tak, że jak wchodziło wojsko pruskie, to oczywiście wojsko musi jeść. Wszystko zjadano, kury siano i tak dalej, ale na koniec wystawiano kwit i za to płacono. Różnica była teraz taka, że wszystko ze żarto, ale jak się upominałeś o zapłatę, to jeszcze cię obili. I to się nie mieściło w głowie tej lokalnej społeczności, ale to dotyczyło również urzędników, to dotyczyło stosunku tych, którzy przyjeżdżali spoza Pomorza, jak traktowali tych ludzi, to dotyczyło również wymiaru ekonomicznego. Zrównano markę polską z marką niemiecką. Tylko różnica była 1 do 4, czyli ktoś przyjeżdżał z tej przysłowiowej Warszawy i wykupywał tutaj za bezcen. Drenaż ekonomiczny był straszny. Do tego przychodzi potem inflacja powojenna, do tego dochodzi zerwanie łańcuchów komunikacyjnych, bo oddzielenie rynku pracy, rynku zbytu, bardzo trudna sytuacja ekonomiczna. Na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym oczywiście potem przychodzi kryzys, Gdynia, inwestycja bardzo ważna, ale ja to z w tradycji rodzinnej znam opowieści, nas do Gdyni nie dopuszczano. Czy tak było? No oczywiście nie, ale Gdynia była wielkim y, sącą, pompą, mechanizmem, który zasysał biedaków z całej Polski, którzy, którzy y, przyjechali. Więc społecznie, ekonomicznie była to bardzo trudna sprawa, a jeszcze na Koszubach dochodził ten wątek y, nieufności wobec Koszubów. Bo są inni, mówią inaczej, nie wiadomo, kim są, czy możemy im zaufać. Niestety e, państwo polskie, które tu jawiło się poprzez różnego rodzaju urzędników, zwłaszcza po 26 roku, e, tę nieufność potrafiło okazać. I Czyli Sanacja to nie, była ta władza, która... to nie była ta władza, która była tutaj szczególnie lubiana, choć i endecja była tutaj innego wymiaru, innego autoromentu i nigdzie indziej. Popularność endecji brała się przede wszystkim z rywalizacji z Niemcami, to, bo to był główny kontekst, a to była główna siła yy, wskazująca na niebezpieczeństwo niemieckie. A to niebezpieczeństwo nie było tutaj hipotetycznie, jak zresztą pokazał rok 1939. Czy jeśli chodzi o życie gospodarcze, okres międzywojny należy traktować jako okres stagnacji na tym terenie, poza oczywiście rozwojem Gdańska, Egdyni, przepraszam. Czym raczej jednak. No właśnie, to jest jak zawsze odpowiedź jest taka: jedno oko się śmieje, drugie, drugie płacze. Z jednej strony tak, bardzo trudna sytuacja i wysokie bezrobocie, zwłaszcza końcówka lat 20, początek lat 30. To jest bardzo, bardzo trudny moment, zwłaszcza dla młodych ludzi. Pamiętajmy, że jeszcze jesteśmy w okresie. Bomo demograficznego. Druga rzecz, po sobie, ta w ogóle miała problem, tym, że demografia nie pozwalała, nie dawała oddechu. Wchodziło na co roku na rynek kilkaset tysięcy młodych ludzi, dla których po prostu pracy nie było, a wyjechać nie mogli. Emigracja ograniczona. Nie mamy gdzie wyjeżdżać. Wcześniej ta nadwyżka była zbierana przez y, możliwość wyjazdu, czy do Gdańska, pod Gdańsk na Żuławy, czy też na teren y, właśnie państwa niemieckiego. Te rzeczy są na przykład blokowane y, często. Więc z jednej strony to jest trudna sytuacja, ale z drugiej strony mamy do czynienia oczywiście ze, z przedsięwzięciami, które były bardzo ważne. No, Gdynia jest jednym, ale nie tylko. Port Władysławowo. Drugie, magistrala węglowa, przy pracy której, to jest trochę śmieszne, nie? ale ta magistrala budowana przez 10 lat, ona starnowski grór została do Gdyni, w, częściowo biegła po starym y, torze, ale tutaj na naszym terenie odbyt goście została pociągnięta na nowo. Nie mieli pomocy unijnej, nie mieli maszyn, a zbudowali ją krócej niż teraz planują remont tej magistrali. To jest w ogóle okay, zadziwiająca rzecz. Tak, zbudowano ją wtedy szybciej. ale również Może standardy techniczne były inne. Standardy techniczne, tak. Albo, albo sprawność organizacyjna. No właśnie, właśnie. I też determinacja. Ale też na przykład inwestycje w energetykę. Które na pomorzu były, inwestycje drogowe, budowano autostradę, też omijającą Gdańsk. Jak się z Warlubia z autostrady A1 jedzie do Kościerzyny, to jest cały kawałek niezwykle prosty. Kilkadziesiąt kilometrów to jest właśnie kawałek dawnej autostrady. Więc przykładów na to można podawać takich y, trafionych, dużych inwestycji. Więc to na dwoje babka wróżyła. Może być opowieść bardzo trudna, ale znajdziemy też elementy takie modernizacyjne. Tego, co, co pan mówi, no można sobie wyobrażenie pewne wytworzyć, że wielu Kaszubów mogło traktować się trochę w Drugiej Rzeczpospolitej jako obywatele drugiej kategorii. Czy można jednak mówić w tym samym czasie o, o jakimś wzroście, nie wiem, sentymentów proniemieckich na tym terenie? Bo potem, co się stało po wybuchu wojny, to raczej chyba nie na pewno nie. Nie. Jedna rzecz jest bardzo istotna, w odniesieniu do II Rzeczpospolitej, ambiwalencja pamięci o tym okresie. I tutaj przywołam kwestię szkoły. Z jednej strony. Ta szkoła jest narzędziem wychowania patriotycznego. W młodym pokoleniu ewidentnie to widać. To miało swoje oddziaływanie. Pamiętajmy w dodatku, że na terenie Pomorza i Kaszub nie było wcześniej edukacji polskiej. Bo w okresie zaborczym tylko do religii katolickiej przygotowywano w języku polskim. Cała reszta edukacji odbywała się w języku niemieckim. W związku z tym ta szkoła polska była bardzo ważna. Ale z drugiej strony, w tej szkole właśnie doświadczano często praktyk dyskryminacyjnych, no bo Kaszubi mówili po kaszubsku. Ten język był często niezrozumiały. Język polski był często językiem obcym i jak był dobry nauczyciel i rozumiał tę kwestię, no to było dobrze, ale bardzo wielu, którzy przyjeżdżali spoza regionu, nie mieli kompletnie zrozumienia dla tego kontekstu, który tutaj na, na północy jest. Jeśli dodamy do tego trudną sytuację ekonomiczną, jeśli dodamy do tego nieufność ze strony administracji, różnej administracji, do ruchu kaszubskiego, do aktywności kaszubskiej, to z jednej strony nie dziwmy się, że dochodzi do pewnej radykalizacji wśród młodej inteligencji. Efektem tego jest Zrzeszenie Regionalne Kaszubów, tak zwani zrzeszyńcy, którzy jednak mocno podnoszą kwestię odrębności kaszubskiej, co z kolei spotykało się z tym większą nieufnością. Teren był drażliwy, zwłaszcza w latach 30. narasta jednak zagrożenie ze strony Niemiec i ta nazwa korytarz nie jest nazwą przypadkową. Obawiano się oczywiście, co na tym terenie będzie się działo, ale ta nieufność ze strony państwa była odczuwana. Przez samych Kaszubów. My jesteśmy u siebie, ale jesteśmy traktowani właśnie jako nie u siebie. Anegdotycznie albo i nie nieanegdotycznie, opowieść o staroście czarnockim z Kartus, który powiedział, że umie w starostwie, nawet woźny nie będzie Kaszubą. To, to dawało poczucie y, u kasz, Kaszubom, że y, nie jesteśmy traktowani równoprawnie, a jednocześnie ci starostowie nie byli najwyższych lotów. Często mieliśmy do czynienia z łamaniem prawa, procesami starościńskimi, które tu na terenie pomorza miały miejsce właśnie z tytułu: a to korupcja, nepotyzmu, a nieudolności. A ta ludność była przyzwyczajona do prawności, do, do legalności. W związku z tym to, to zderzenie było bardzo złożone, ale to nie oznacza, że była podatność na wpływy niemieckie. I powiedziałbym tak, oczywiście działał sentyment przed I wojną światową, ale gdzie on nie działał? Przed I wojną światową było lepiej. Działał resentyment, przyjechali Polacy z innych stron, te przysłowiowe bose antki i traktują nas z wyższości. Pełno mamy takich tekstów. Już aby nas tylko nie cywilizujcie. Z takim przekonaniem, że tutaj przyniesiemy wam teraz kaganek oświaty, dlatego, bo na Pomorzu, nie tylko na Korzu, na Pomorzu byliśmy na to wyczuleni, bo Niemcy robili to kultur trager czyli ten, który niósł kulturę. I teraz nagle ci się skończyli, tamci przyszli. I mówimy, no już, aby nas nie cywilizujcie. A jednocześnie oczywiście widziano Niemcy, które owszem miały swoje perypetie i perturbacje w czasie Republiki Weimarskiej, ale jednak wchodzą na, na tą ścieżkę szybkiego rozwoju. Zwłaszcza to widać w obszarze przygranicznym. Niemcy robili na przykład, mieli tą culagę Dodatek dla urzędników, którzy przyjeżdżali na wschód. Były inwestycje, które przychodziły na wschód. Niemcy celowo pokazywali. Możemy popatrzeć: Lemborg, Bytów, Człuchów, malutkie miasteczka przygraniczne, Słupsk, które były znane tej ludności, która tu mieszkała. Jakie, jakie budowano w tym takim duchu modernistycznym? Mówimy, mówimy, mówimy na terenie niemieckim. To były okna wystawowe, szpital w Bytowie, liceum czy seminarium nauczycielskie. Taka rywalizacja podobna jak na górnym Śląsku, prawda? Gdzie też budowano dość z... po, po polskiej stronie no. też. Próbowano oczywiście to hmm. budować, ale nie do końca oczywiście się budował. Zasoby były zróżnicowane, więc ten element konkurencyjności był. Ale oczywiście wrzesień 1939 roku no, pokazuje tutaj jednoznaczną postawę. No, dla mnie oczywiście symbolem tych czasów jest Piaśnica. Piaśnica takich miejsc, Dolin Śmierci. To, żebyśmy też dobrze zrozumieli, kiedy w latach 80. To, to powiem tak z domowej opowieści. Kiedy w latach 80. w telewizji polskiej, w dzienniku telewizyjnym, i słusznie pokazywano składanie kwiatów w Palmirach, i było takie powiedzenie: Pod Warszawą. Pod Warszawą. Składamy kwiaty na miejscu pierwszych masowych rozszczeliwań w czasie wojny. Moja mama wychodziła z pokoju, dlatego że zanim doszło do oczywiście tej tragedii w Palmirach, to tutaj już jesteśmy po czymś, co określaliśmy dawniej mianem krwawej pomorskiej jesieni, a dzisiaj określa się to mianem zbrodni pomorskiej, gdzie kilkadziesiąt tysięcy osób zostaje wymordowanych. Co to są za osoby? To jest inteligencja. Moglibyśmy nawet inaczej powiedzieć: to są wszyscy aktywni na tym terenie. To mógł być nauczyciel, listonosz, działacz Polskiego Związku Zachodniego, urzędnik, przedsiębiorca. To oczywiście uderza w te środowiska polonijne, które są tutaj w Gdańsku. Pierwsze uderzenie idzie w nich, często jeszcze przed wybuchem wojny, już w sierpniu. Tak samo jak na pograniczu tej części y, niemieckiej, która przynależała do Niemiec, uderzało to w działaczy Związku Polaków w Niemczech. Pewnie y, młodsi słuchacze będą kojarzyli Natalię Schroeder, ale niewiele osób, śpiewającą znaną artystkę, ale niewiele osób zna historię, Rodziny Z Małego Kłączna, po niemieckiej stronie granicy, jej pradziadek, Antoni Schroeder, był działaczem Związku Polaków w Niemczech. Już przed wybuchem wojny został zmuszony do opuszczenia swojego gospodarstwa, potem został uwięziony i został ścięty w Moabicie, w więzieniu w Berlinie za zdradę Rzeszy. Więc to są tragiczne opowieści tych ludzi z tamtego pogranicza, o czym w ogóle w Polsce niewiele wiemy. Dla nas wojna często wybuchła zanim jeszcze. Wybuchła. A kiedy przyszedł wrzesień, to tutaj po prostu krążyły komanda, które miały listy, zbierali tych ludzi, kto nie zdążył uciec, i po prostu były masowe rozczarowania. Oczywiście Piaśnica, ale również Szpęgawsk, również Dolina Śmierci pod Chojnicami. Mógłbym całą Listę pokazywać. Przy zajęcie tych terenów przez Niemców oczywiście musiało się musiało towarzyszyć temu przymuszeniu lokalnej ludności do jakby przyjęcia obywatelstwa niemieckiego, prawda? W formule pewnie force listy albo innych takich prawnych konstruktów, które sobie. To musimy rozróżnić. rozróżnić. Skutki zaczyna mieć to, gdzie jest granica. I to chcę mocno podkreślić, że bo była awantura w telewizji polskiej, minione, minionego słusznie, mam nadzieję, ustroju, ale nie tego sprzed 89, ale sprzed 15 października, awantura o rondo graniczne. Tutaj, które było w Gdańsku, Paweł Adamowicz był wtedy bardzo atakowany. To rondo graniczne między II Rzeczpospolitą a Wolnym Miastem Gdańskiem był atakowany za to, że rewitalizuje tutaj hitlerowskie Wolne Miasto. A tymczasem to byli Mieszkańcy tamtejsi powiedzieli: chcemy to upamiętnić, bo dla tych ludzi, czy byłeś po tej stronie granicy, czy byłeś po tej stronie granicy, w okresie wojennym i również powojennym, to miało dramatyczne często skutki, bo kiedy byłeś w granicach wolnego miasta, to niejako z automatu to oczywiście było naruszeniem konwencji różnych i praw, ale Niemcy włączają ten teren do Rzeszy. I obywatele wolnego miasta Gdańska stają się obywatelami Niemiec. Kiedy wybuchła tak zwana afera z dziadkiem z Wehrmachtu, jedna z dziennikarek do mnie zadzwoniła z Warszawy z pytaniem, czy dziadek Donalda Tuska mógł nie iść do wojska. Ja mówię, I wtedy tłumaczę: Jest obywatelem państwa niemieckiego, dostaje wezwanie do armii. Jak się nie zgłasza, to on idzie pod sąd wojskowy, a rodzina trafia do Stutowku. A on już wiedział, czym jest Stutow. Bo on, już ci ludzie tam byli, oni przecież ci jego koledzy, znajomi, jego rodzina budowali Sztutow. Więc to pytanie wypływa właśnie z pewnej ignorancji, polegającej na tym, że nie wiemy, co się dzieje w wolnym mieście Gdańsku, co po niemieckiej stronie granicy wszyscy są przecież obywatelami Rzeszy. A tutaj na terenie, który należał do Rzeczpospolitej, to jest też teren włączony do Rzeszy i od marca 1942 roku Gauleiter e, Danzig Westposen, Albert Förster, nakazuje obowiązkowy wpis na trzecią, na, na listę narodowościową. Ale ludzie nie zdają sobie sprawy, co, co to znaczy spis. Wyobrażałem sobie, że to jest może coś takiego, że jest jakaś lista, ktoś tam idzie i mówi, halo, ja chcę się zapisać. Nic takiego, to nie tak działało. Kiedy zostaje wydany ten edykt, to każda rodzina musi wypełniać kwestionariusz. Pamiętajmy, że obowiązują jeszcze ustawy norymberskie. Już wcześniej z Pomorza 100 tysięcy osób, bo więcej, samej Gdyni, zostało wysiedlonych. Dlaczego? Bo Niemcy uznali, że wszyscy ci, którzy przyjechali na ten teren po 1920 roku, czyli wszyscy ci, którzy napłynęli w okresie międzywojennym, nie, nie mogą tutaj zostać. Więc te osoby zostały zmuszone do opuszczenia tego terenu. Kilkadziesiąt tysięcy osób, tych, którzy tutaj mieszkali, Pomorzan, również Kaszubów, zostaje wysiedlonych, na przykład na Podlasie, załadowali w powiecie ko kościerskim. Tysiące osób załadowali wagony, wywieźli, otworzyli, radźcie sobie. I te osoby gdzieś na tym Podlasiu, na tym biednym Podlasiu, ludzie musieli ich przyjąć do siebie, do domu, bo to jest jesień, zima, zostajecie wyrzuceni. W to miejsce zostają sprowadzeni ci baltyndojcze czy besarabien, którzy przejmują te gospodarstwa, te majątki rzemieślnicze i tak dalej. Więc... Nie tylko morderstwa, zabieranie gospodarstw, wyrzucanie z domów, wysiedlanie. To wszystko się dzieje w pierwszych miesiącach wojny. I kiedy przychodzi w marcu 1942 roku edykt o obowiązkowym wpisie, to tutaj elita zostaje wymordowana. Nie ma księży. Zamówienie po polsku, trafiasz do sztutofu. Były przecież takie sytuacje, że ktoś wsiadał do konfesjonału, myślałeś, że siedzi ksiądz, spowiadasz się po polsku, a tam siedział kapuś albo gestapowiec i od razu ciebie i całą rodzinę y, wysyłał. Do, do Potulica albo do, do Sztutofu. I w tych warunkach jest edykt o przymusowym wpisie. I działa się, dzieje się to w taki sposób, że każdy musi wypełniać, od kiedy tu mieszka kto, jak, i zostaje wezwany do urzędu. I urzędnik ma to, i on decyduje, czy jesteś trzecia grupa, czy jesteś druga grupa bo to głównie głównie trzecia grupa. I teraz jak urzędnik był ambitny, chciał się wykazać, to zapisywał wszystkich. A jak urzędnik nie lubił miejscowych i traktował ich pogardliwie, to nie wszystkich zapisywał. I mamy dysproporcję, na przykład między powiatem chojnickim gdzie 90%, a powiatem kościerc, yy, kartuskim, gdzie ten procent jest dużo mniejszy. A co więcej Musimy pamiętać o tym, że jak Niemcy tu wkroczyli... Znaczy, trzecia kategoria to była ta kategoria... Tak zwany Eigerdeutsch. Tak, nadający się do zniemczenia. Do, do zniemczenia tak, tak. Ale jeszcze o jednym pamiętajmy. A druga kategoria? To, to, to byli Volksdeutsche, Volksdeutsche już, czyli jesteś, jesteś pochodzenia, nie, pochodzenia niemieckie. niemieckiego. Tak? Reichsdeutsch, pierwsza kategoria, pierwsza. czyli jesteś obywatelem mhm. Rzeszy i Leistung Pole, czyli ty byłeś Niemcem, ale się spolonizowałeś. Ale ja rozumiem, bez względu na to, czy byłeś pierwszej, drugiej, trzeciej kategorii, to twoje dziecko już było narażone na przymusowy pobór do wojska. W, w każdym wypadku, kontekst oczywiście jest znany, ale pamiętajmy o jednym, że Niemcy, kiedy tutaj weszli, na przykład mieli dokładne listy osób skazanych, czyli kryminalnych. I tym nie pozwalali się zapisać. No. I żebyśmy teraz odwrócili to. Często po wojnie przychodziły takie osoby, my nie byliśmy na listę wpisani, my jesteśmy prawdziwi Polacy. A powód bywał często zupełnie inny. Poza tym oczywiście była korupcja. Ktoś się chciał wpisać albo nie chciał wpisać, tak samo jak później z weryfikacją czy z rehabilitacją. Była korupcja. Yy, to w takim razie jaki los. Spotkał Kaszubów po tym, jak te teren został zajęty przez Armię Czerwoną i zainstalowano to polską administrację. Używamy tutaj różnych pojęć. Często używamy na przykład pojęcia klęska wyzwolenia albo gorzka niepodległość w różny sposób. Przywołałem Natalię Schreder. Rozmawiam z jej dziadkiem, Stachem Schrederem, szkolnym właśnie z rodziny autochtonicznej młody chłopak rok był w gimnazjum w Kwidzynie w polskim gimnazjum obywatel Niemiec. dostał wezwanie jego ojciec został ścięty on został wezwany do armii Uciekł, ukrywał się rozmawiam z nim a on mówi do mnie tak jak myśmy na tych ruskich czekali paradoks czekamy na to że skończy się sześć najgorszych lat w dziejach strasznych no oni jeszcze wtedy nie wiedzieli co może armia czerwona robi Dlatego, że Prusze? od jesieni 1944 roku idzie tu ogromna fala uciekinierów z Prus Wschodnich. No, nie I oni opowiadają, oni opowiadają. Jest no. ogromny lęk. Ogromny lęk. Mógłbym mnóstwo podawać tutaj opowieści na temat tego, kto ucieka, dlaczego. W dodatku Niemcy wydają nakaz opuszczenia, ale Armia Czerwona idzie od zachodu. Przecież nikt tego nie wie. Armia udziela, uderza od dołu, przebija się przez wał pomorski, idzie do kołobrzegu i idzie od zachodu. Zamyka, a ludzie uciekają gdzie? Przed armią, która idzie ze wschodu, uciekają na zachód. Powstaje tak zwany kocioł słupski. Setki tysięcy osób zostaje tutaj zamkniętych. Dlatego przez Mierzeje Wiślane, przez Półwysep Helski uciekają. Pół miliona osób zostaje. Stąd tragedia Gustlofa, bo oczywiście to jest polowanie. Zima. Tragiczny czas. Zimy. Jest taka scena o Marni Denchow, która opisuje, ucieka ze wschodu i y, za kościeżyną nabytów, i jest takie kilka kilometrów prostej drogi. I ona opisuje ten ciągnący się sznur lamentu. Uciekają ludzie i y, w marcu, a jeszcze do tego dodajmy Marsz Śmierci w Sztutowie. Ludzie to widzą, Sztutow idzie. Połowa ludzi umiera w tej strasznej, w strasznej sytuacji, kiedy y, właściwie. Marsz cieni chodzących trupów. Ci, którzy pomagają, robią to z narażeniem życia. Gdzieś ktoś ucieka, kogoś przechowują. Straszne sceny się tu rozgrywają i wchodzi Armia Czerwona, która idzie z zachodu do niemieckiego Gdańska. Czy łapie, że 20 km pod Wejherowem to jest Polska? A nawet jeśli łapie, to traktuje tę ziemię i tych ludzi często jako właśnie tą praklitę Germania. I jako łup wojenny, takie bojter, prawda? Wszystko, co byśmy chcieli, co widzimy teraz w czasie wojny w Ukrainie, modus operandi zostaje to samo: rabunek, gwałt, masowy gwałt, straszliwe opowieści, to temat tabu, poruszany dzisiaj mniej czy bardziej ostrożnie. Wychowaliśmy się w tym cieniu, stabilizowanym, nieopowiadanym. Martyna Bunda napisała książkę Nieczułość. A to jest jeden z wyłomów, jeden z pokazujących łącznie z tym, że po wojnie Szwedzki Czerwony Krzyż była akcja przymusowych badań kobiet. Ogromny problem z chorobami wenerycznymi, aborcje, ogromny problem niechcianych dzieci, tak zwanych ruskich dzieci. Ale również wywózki na wschód. Kilkadziesiąt tysięcy osób zostało wywiezionych stąd. Niemców, bądź tych, którzy zostali uznani za Niemców. Znam taką opowieść z Podczerska, gdzie pan mi opowiada, gdzie przyszło do niego dwóch, jeden nkw dwóch ubeków i mówi: Albo idziesz ty, albo wskażesz kogoś. A on dopiero co wrócił z niemieckiego wojska. Kogo wskażesz? Idzie, poszedł, dwa lata. On wrócił. Jak wrócił, wysiadł na dworcu w Czersku, na peronie, siostra rodzona go nie poznała. Ale wielu nie wróciło. I pierwsza książka na ten temat ukazała się w 1990 roku. Zmarły niedawno profesor Włodzimierz Strzemski napisał, i tytuł był wymowny: W dalekim obcym kraju. Bo kiedy ukazywały się nekrologi w prasie pomorskiej, nie można było napisać, że umarł wywieziony do Związku Sowieckiego. Tylko pisano: Umarł w dalekim obcym kraju. I wszyscy wiedzieli, co to właściwie oznacza. Dziesiątki tysięcy osób, które zostały wywiezione, wielu z nich nigdy nie, nie wróciło. Pozbawianie majątków, te przysłowiowe kradzieże zegarków, ale to nie tylko zegarki. W we wspomnieniach pomorzan... Czy szaber to też zjawisko, które dotknęło ludzi? Szaber jest, jest wiesz, późniejszy, bo szaber się dzieje rękoma Polaków. Wszyscy szabrowali, ponieważ stopień zniszczeń wojennych, żebyśmy dobrze to też zrozumieli, tutaj na Pomorzu, Wojna objawia się oczywiście, bombardowania i tak dalej, ale we wrześniu armia niemiecka przeszła błyskawicznie, to w, na, przez Pomorze się po prostu przetoczyła. Tu nie ma zniszczeń. Wojna w swojej grozie, przejścia frontu strasznego, brutalnego, to jest luty, marzec 1945 roku. Yy, wcześniej są oczywiście opowieści z frontu, ale, ale doznanie tej grozy i, i ta groza naprawdę jest straszna. To opisy, hordy, dzicz, mamy... To, to, Niezwykle plastyczne i bardzo, bardzo y, dramatyczne. A potem, oczywiście, jest nowa władza. Częściowo jest to władza sowiecka, czy komendantury wojskowe, y, czasami preferująca Niemców. Częściowo jest to nowa władza, która przychodzi. Daj Boże, jeśli przyjeżdżała z Wielkopolski, rozumiała ten teren, ale jak przyjeżdżała z innych miejsc, y, oczywiście, szaber. Instytucjonalny, sformalizowany, ale często też na dziko. Akcja osadnicza, często mająca na celu szaber. W wielu raportach pisze się, że najlepszymi osadnikami byli Kaszubi i Pomozani, ci, którzy przeszli najbliżej. Dlaczego? Bo on przyjechał, ale był silna kontrola społeczna. Czyli ten tata mógł przyjść, przeszedł kilkadziesiąt, nawet jak 20 km, on przyszedł i sprawdził, jak ty gospodarujesz. Że mówimy o tych przesiedleniach jakby z terenu polskiego, na Tak. poziom? Ta migracja przygraniczna. Tak, tak, Dokładnie tak. Jak widzimy po wojnie, jak blisko. Ale co ciekawe, na przykład dużo słabiej w Słupsku. Dlaczego? Bo ten teren zostaje zajęty przez Armię Czerwoną. To, to są właśnie majątki dawne junkierskie, duże gospodarstwa. Oni je opuszczają po roku, po dwóch, zrujnowane całkowicie. Tam nikt nie miał dostępu do tego. Więc ta akcja osadnicza zderza się, nie, nie możemy tam wejść na ten teren. To też nie podlega pod majątki, pod parcelację. W dodatku przyjeżdżają tutaj ludzie zewsząd, więc to jest tak. Niemcy uciekają, albo są wysiedlani na zachód, albo wysiedlani na wschód. Polacy miejscowi, część z nich musi wyjechać. Albo jest wyrzucana, bo jeszcze nie przeszli rehabilitacji albo weryfikacji, uznawani są za Niemca, ktoś ma chrapkę na ich majątek, gospodarstwo, więc są wysiedlani. Albo na wschód przyjeżdżają ludzie z różnych stron Polski, potem dobrowolnie bądź przymusowo, ekspatrianci z Kresów, bądź Akcja Wisła, tworzy się Mieszman, gdzie co, co wieś to inna pieśń. Sytuacja jest bardzo różna. Są takie wsie, w których nic się nie zmienia. Nikt nie wyjechał, nikt nie wyjechał. Są ci sami. A obok muszą być takie, w których wszystko się zmieniło. Niewielu pozostało. Ale właśnie, czy ludność miejscowa nie była w tym momencie w tej sytuacji, że została napiętowana na przykład, właśnie faktem, że została przymuszona do, do, do przyjęcia tej tak. tych... To było bardzo mm -hmm. trudne i część nowej administracji zdawała sobie z tego sprawę. I mówiła: nie dyskryminujmy dzisiejszym językiem tych angiodojczowanych. Rozumieli w ogóle, jaka jest różnica między Volksdeutschem a Angedeutschem, Ale część, dla części osób nie. Gadają inaczej, nie wiadomo, jakie mają dokumenty, wszyscy tu są Niemcy, więc to oczywiście miało te skutki, przyjęcie listy miało skutki, bo groziło wysiedleniem, jeśli nie, nie zostały zweryfikowane. A uświadommy sobie, akcja rehabilitacyjna to jest początek 1946 roku. A przecież wszystko zaczęło się tutaj w marcu 45. Przez ileś miesięcy praktycznie jesteś pozbawiony praw obywatelskich. Więc ta administracyjna rehabilitacja osób z trzecią grupą, ona potem już miała charakter właściwie masowy, ale z drugą grupą było inaczej. Druga grupa to musiała przejść proces sądowy. A jeszcze dodajmy do tego kontekst polityczny. Ja znam takie przypadki, że osoby były szantażowane przez służbę bezpieczeństwa, że jak nie będziesz, jak nie powiesz, jak tego, to my ciebie i całą rodzinę wysiedlimy, to nie myśl sobie, że ty przejdziesz tutaj yy, rehabilitację. A jeszcze inna jest sytuacja tych, którzy są w wolnym mieście Gdańsku bądź w powiatach bytowskim lęborskim, bo oni muszą przejść weryfikację. I teraz wyobraźmy sobie kogoś, kto jest działaczem Związku Polaków w Niemczech, kto za tę działalność zapłacił straszną cenę. Wyrzucili go z gospodarstwa, zabrali, rodziców mu pomordowali, a on w 1946 roku już kilka miesięcy jest traktowany jako Niemiec. Teraz państwo polskie zabrało mu to gospodarstwo, a on ma udowodnić swoją lojalność Polsce? Ma przysiąc wierność Polsce? On, który tyle wycierpiał, to dla wielu ludzi było bardzo bolesne. Zwłaszcza po tym, co, czego oni doświadczyli. Od tego marca 45 roku do kwietnia 1946. Kiedy roku? tak naprawdę sytuacja zaczyna się jakby normalizować i Kaszubom jest przyznane należne miejsce, przynajmniej form, formule, na przykład samorganizacji? Wielkie tą... nadzieje to był y, kongres kaszubski, który spontanicznie zaczęto organizować, miał się odbyć w grudniu 45 roku. Ale władza się zorientowała, że coś tu nie gra, że ktoś tu coś robi i odsunęli, żeby przejąć. Pewną kontrolę, a przynajmniej móc zaistnieć. I Kongres odbywa się w styczniu 1946 roku. Wyobraźmy sobie, warunki powojenne, zniszczenia, zima, a mimo to setki, tysiące osób zjeżdża do Wejherowa. niektórzy widzą się pierwszy raz od przedwojnia. Liczą, kto przeżył, kto jest. Wielkie nadzieje, tam zresztą władza mówi, nie będzie tak jak za polski sanacyjnej. To będzie polska ludowa. I wielu ludzi. Ma nadzieję, reforma rolna, prawa edukacyjne, różne rzeczy, że będzie inaczej. Ale potem wchodzimy w czas stalinizmu. Bardzo trudny czas nieufności, prześladowania. Część przecież działaczy kaszubskich trafia. Do więzienia. Część, która po wojnie bezpośrednio zaczęła włączać się w życie, zostaje z tego życia wyrzucona. Na przykład Bernard Szczęsny, burmistrz Wejcherowa, właśnie za odchylenie prawicowe i różne, różne inne rzeczy. Ale to, co jest charakterystyczne dla społeczności kaszubskiej, właśnie ten Bernard Szczęsny, już w 1955 roku, nieformalnie, choć to ciągle było ryzyko, zaczyna zbierać różnych ludzi. Zaczynają się spotykać. I teraz to są ludzie z różnych pokoleń, o różnych doświadczeniach, o różnych poglądach. Część pamięta rzecz Rzeczpospolitej, część wychowała się, dopiero są młodzi ludzie. I tu panowie się samoorganizują we władzy ludowej? I część siedzi w więzieniach, no albo wychodzi no z tych więzień, a część to są staliniści. Okay. A mimo to zaczynają się spotykać i idzie odwilż i kiedy jest październik 56 roku... To oni są już przygotowani, już są, już są po pierwszych spotkaniach. W odpowiednim momencie mówią: Popieramy towarzysza Gomułkę. Przychodzi nowa władza do Gdańska, która mówi: Musimy rozwiązać problem y, kaszubów. Nie może być tak, że i tak dalej. Idzie delegacja, uzyskują zgodę, i w październiku, już w październiku, jest założycielskie zebranie Zrzeszenia Kaszubskiego, a 2 grudnia 1956 roku w Gdańsku, a propos stolicy, gdzie? W Gdańsku odbywa się zjazd założycielski Zrzeszenia Kaszubskiego. I to jest ostatni moment. Bo już w styczniu 57 roku piszą, że Zrzeszenie jest bękartem października. Gdybyśmy nie zrobili, tak jak inne grupy pogranicza na Śląsku Polskim, na Mazurach, jak nie zdążysz, to już to nie powstało. Udało się to zrobić i udało się to zrobić przy współpracy. To były bardzo ostre dyskusje. Bardzo ostre spory, jaka, bardziej kaszubska, bardziej pomorska, no, jak się nazywać, jakie symbole. No, o wszystko się kłócono, ale wiedziano, że to jest ten moment, aby to wykorzystać. I się udało. Tam chyba jakaś taka nazwa się ciekawa pojawiła w dodatku do tego stowarzyszenia. Tylko ja już nie pamiętam, czy chodziło o to, że nas nie złamią, czy. A to yy, na sztandarze zrzeszenia, notabene, który cenzura zablokowała, jest napisane, zrzeszonych na nich nie złomie. Czyli Zjednoczonych nas nikt nie złamie. Ten napis jest na pomniku, co pomnika świętopełka Wielkiego na Placu Dominikańskim w Gdańsku, w Mateczniku Gdańska stoi pomnik księcia z tą pieczęcią świętopełka i z tym napisem. Kaszubów nie złamano, a co przyniósł przełom 89 roku dla tej społeczności? Niektórzy mówią, że jakby i, i traktują to tak, jakby się wszystko zaczęło od nowa. O teraz wreszcie. Więc z jednej strony, oczywiście, mówimy od, te, o takim efekcie synergii upodmiotowienia obywatelskiego i etnicznego. Z jednej strony jest samorząd, niezwykle ważny. Z drugiej strony to u, uobywatelnienie czy upodmiotowienie etniczne, czyli możemy oddychać pełną piersią, możemy być sobą w pełni, ale to wszystko nie stałoby się, gdyby. Te rzeczy nie działy się wcześniej. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, jako największa właściwie organizacja tego typu, zawsze zachowywało swoją podmiotowość, zwłaszcza w latach 80., na przykład nie przystąpiliśmy do pronu i nas do tego nie zmuszono. Nie, nie. O to ciekawe. Tak. Nie, 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 nie. E, musimy wyjaśnić naszym widzom i słuchaczom prąd. To jest patriotyczny ruch odrodzenia narodowego, tak. który komuniści zainstalowali po wprowadzeniu tak. stanu. W stanie wojennym właściwie wszystkie organizacje musiały przystępować, i były takie oczekiwania. Nawet przychodzono na zjazdy zrzeszenia. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy mówiono, że tutaj należy przystąpić. No jest, co zrobiono? Powołano komisję. Komisja powiedziała, że nie. Zjazd uznał, że nie. I sprawa została. Ciekawe, żadna. bo chyba inni, którzy mówili nie, kończyli rozwiązaniem organizacji. Bardzo prawda? trudna była oczywiście sytuacja. Nie mieliśmy stałych praw drukarskich, dostępu do papieru, zaznaczaliśmy ingerencję cenzuralną, Jednocześnie skupiliśmy się przy, przy zrzeszeniu skupiło się. Cały szereg działaczy Solidarnościowych, dziennikarzy, którzy nie. była nie, weryfikacja w stanie wojennym, kto nie został zweryfikowany, był pozbawiony pracy. Myśmy tę pracę dawali. Albo młodym ludziom wyrzucanym z pracy. W Wydawnictwie Rzeszenia pracował w latach 80. Donald Tusk. Dla, dla takich osób to często była jedyna przykrywka legalnej pracy, bo o to chodziło, że masz, masz legalne zatrudnienie. Więc my wchodziliśmy w 89. rok w dobrym nastroju. Nie musieliśmy robić rozliczeń kto kim był i tak dalej. I w związku z tym mogliśmy wykorzystać szansę. Jeszcze jedna jest istotna sprawa. Kaszubi są najbardziej skupioną terytorialnie grupą. Ostatni spis to wyraźnie powieka. Czyli my jesteśmy use, u siebie jesteśmy. I odtworzenie samorządu gminnego, co było zawsze naszym postulatem. Autentyczny samorząd terytorialny to był zawsze nasz postulat. Nie bez kozery Lech Bądkowski, no właśnie, mityczna postać dla Gdańska, dla opozycji w Gdańsku, rzecznik Solidarności, MKS-u. Czytałem jakąś książkę wydaną w podziemiu pana Lecha. Tak, i, e, e, więc dla literatów, dla Solidarności i dla ruchu kaszubskiego bardzo ważna e, postać i on swój dodatek do Dziennika Bałtyckiego, a potem odrębny tygodnik w 1981 roku nadał mu tytuł Samorządność. I to nie było przypadkowe. Wtedy jeszcze kto tam mówił o samorządności, a on ją rozumiał nie jako samorządność pracowniczą, tylko właśnie jako samorządność terytorialną, jego idea krajowości, regionalizacji. Mówimy oczywiście o tym czasie karnawału Solidarności. Mówimy o czasie karnawału, ale tę ideę regionalizacji myśmy przejęli. Myśmy myśleli tylko o samorządzie gminnym, myśleliśmy również o samorządzie terytorialnym w wymiarze regionalnym. Od początku to była dla nas bardzo ważna rzecz. Jednym słowem, 1989 rok pewne rzeczy zamknął inne otworzył. Otworzył przestrzeń demokratycznej polityki i co do tego wydaje mi się jest pewien konsensus, że tylko w warunkach demokratycznej polityki może istnieć podmiotowe środowisko etniczne takie jak społeczność kaszubska. W jakimkolwiek powiedzmy, populistycznym, nacjonalistycznym em, wariancie ustrojowym no ta, ta przestrzeń od razu się dla odmienności i inności ona się automatycznie zamyka, zostaje em, ograniczona a jednocześnie oczywiście to jest przestrzeń takiej ekspresji kulturowej. No, mógłbym dużo mówić o tym, co się dzisiaj dzieje, zarówno w wymiarze kultury instytucjonalnej. My mamy i już w okresie Perelu powstało mnóstwo muzeów kaszubskich, często z inicjatywy oddolnej, która była przejmowana. Na przykład unikatowe Muzeum Piśmiennictwa Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, które jest właściwie skarbnicą duchową, Rękopisy najważniejszych dzieł Aleksandra Majkowskiego, Jana Karnowskiego, spuścizny, Tadusza Boldwana, Izy Trojanowskiej mógłbym wymieniać. To wszystko jest właśnie w tym nietypowym muzeum, które nie jest muzeum etnograficznym, to jest muzeum piśmiennictwa i muzyki. Wyjątkowa rzecz. Powstał w 1968 roku, żeby, żeby pokazać jakby e, kontekst. Więc e, rozwój instytucjonalny, e, kultury, e, rozwój ruchu. Bo, bo cały czas i, i jego pluralizacja, bo powstają różne y, organizacje. Rozwój naukowy. W 1996 roku powstał Instytut Kaszubski, którego jestem prezesem. To jest stowarzyszenie ludzi nauki. Stąd, ale też z wielu, od Japonii po Kanadę. Czy można, nie będąc kaszubem, zostać kaszubem? To jest pierwsza odpowiedź: co to znaczy być kaszubą? Kaszubę, nie? I co to, to znaczy nie będąc? E, możemy, bo. To jest też efekt pewnej zmiany, która się dzieje. Te identyfikacje kaszubskie są dzisiaj złożone. Z jednej strony to się może być kryterium na przykład kulturowe, czy znasz język i tak dalej. A przecież możesz być kaszubą nieznającym języka. A to czy może jest kryterium genealogiczne, czyli twoja rodzina jest z Kaszub. No i to często jest babcia, dziadek pochodzi i tak dalej. Ale jest często dzisiaj kryterium terytorialne. Mnie często osoby pytają, panie pisze, że jak ja już tutaj mieszkam 50 lat, to czy ja mogę być Kaszubą? Kaszubą się czujesz. To nie jest tak, że ta etniczność jest ekskluzywna, zamknięta tylko dla kogoś, ledose, tylko dla eść Kaszubów, czy dla tych prawdziwych. Ona jest jednocześnie inkluzywna, to znaczy jest otwarta. Bardzo wiele dla Kaszub zrobili ludzie, którzy nie mają korzeni kaszubskich, Którzy nie pochodzili z kaszub, albo ich kaszubskość jest jakoś odległa. I mógłbym podawać mnóstwo takich osób, których zasługi są absolutnie no, fundamentalne z naszego punktu widzenia. W związku z tym, to jest oczywiście pewne napięcie między tą ekskluzywnością etniczną, a inkluzywnością terytorialną, biograficzną, taką subiektywną. Ale jeśli ktoś chce. Być, chce coś zrobić dobrego dla Kaszub, to może być. W statucie Rzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego jest zapisane, to nie jest organizacja dla Kaszubów, to nie jest też organizacja tylko dla Pomorza. To jest organizacja dla tych, którzy chcą zrobić coś dobrego dla Kaszub i dla Pomorza. Bardzo ciężko. Zapraszamy. Dziękuję Dzięki. bardzo za rozmowę.